Cześć kochani, witam serdecznie z Anią. Jesteśmy właśnie na targu, który nazywa się jak? Jak się nazywa? Kwanzang Market? Czekaj, kurde, zrąbałam. No nieważne, nieważne. Jesteśmy na markecie jedzeniowym. Tak. Jest tutaj pełno tego jedzenia. Są nawet takie podobno żywe ośmiorniczki. Ale tego nie będziemy jeść, no sorry. Zaraz coś spróbujemy. No klimat jest mega. Chcę usiąść właśnie tak przy barze i jeść tak, wiesz, tak jak lokalni. No jestem zachwycona. To jest chyba największy w Seulu market właśnie taki. O, no to dobrze, że tu jesteśmy. Szpacz, kamisa. No. O, ale pachnie, ty, ale takiego placka jednego zjeść to... A, oni tak pakują. Tak. Na pół, bo całego to by się nie dało. Nie, oni tak pakują. Chyba nie całe, obiesz. No, no. To dobrze. Wow, to też. Patrz, przeciwko siebie sprzedają to samo. Ciekawe, czy jedna firma, czy konkurencja. No właśnie się zastanawiam, czy tu trzeba ten... gotówkę? Ja też bym wtedy wypłaciła, ale najgorsze jest to, że ja w domu mam, nie? A nie wzięłam. A, to ja ci najwyżej oddam. Ej, nie możesz mi stawiać. Ej, ile tych placków ziemniaczanych? Naprawdę? Tam widziałam, są magnesy w całkiem dobrej cenie i jest jakby sklep, więc pewnie można kartą. Wydaje mi się, że niektóre miejsca da się kartą. Ale ja bym chciała, żebyśmy zjadły w takim tym, prawdziwym. O, wiesz co, może zjemy potem sobie co nie ze spicy. O, okay, no spicy. O, to przyjdziemy tu. Okay. O, czy to jest to mięso nasze ulubione? Nie, to jest rybka. A, ryba. No. Ej, ale przyjdziemy chyba potem na tego burczaka. Też mają mięsa. Tam wołowinę? No. Ale nie wiem co zjeść. Może powinniśmy też takiego placka spróbować, co? No, to okej, ale... Okej, wygląda całkiem nieźle. Że to jest tatar. Koreański tatar. To? Tak. O nie, ja bym takiego czegoś nie zjadła. To się wykaje. Znaczy nie wykaje. A ty jadłaś takie coś? Hello, inside. O, nawet można w środku. No. A z czym one są? Wow. Zależy, które, ale niektóre są spore. O, cukinia. O, o, o. Co ty? I ktoś to zamówił? Wow. Kaszankę też musisz spróbować. Nie, 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 nie. A ja wiem, jak kaszanka smakuje. Ale to ta koreańska? Nie, koreańska to nie wiem. Nie, dobra jest. Ja bym chciała tak usiąść i zjeść. O, tu jest kaszanka. Ale bo oczywiście chcę spróbować. Co to jest? Ten makaron. Glass noodles z warzywami i sosem sezamowym. O, takie coś to by było dobre. Te poki już jadłam. Za ostre są dla mnie, wiesz? No. Wiesz co bym chciała? Żebyśmy jakieś takie małe porcjeki z różnych rzeczy może popróbowały, nie? Czy wiesz, zamówimy sobie jedną małą porcję, trochę podjemy. Tak, to tak na spółę. No, żeby... O, to wygląda smacznie. Ej, to jest ciekawe, że tak leży kilka godzin. Oj, to są te, co żywe się je? Nie, to są jeszcze inne. A, jeszcze inne. Tak. Jezu. A, bo to takie malutkie się je żywe? Czy jak? Wow. Odbieram. O, jest ładnie wyglądają.
będziemy mogły spróbować. O, ej, i tu można usiąść, to co? Ej, ale, bo dla mnie... Tylko już mało. Zapytasz, czy bardzo tylko, ostre? Tylko ten, poszłam czy gotówką, czy kartą. A, tylko gotówką. Więc potem zjemy i możemy się przejść banku. No. Nie pytam się, czy ostre będzie zaskoczenie. Dobra. Mówisz? Ile jest stopni? 30? Tak, tak wygląda nasza porcja. Nie jest wcale taka aż duża, więc to ciekawe jak z ostrością. To co, gotowa? Pierwszy, jedz pierwsza. Nie, dawaj, równo, równo. Równo? Ale myślę, że to nic, nie? Ja się już nachylam, żeby nie wydałem. Mhm. No to chyba czekamy, co? Jak, dobre? Ostre? Nie ostre. O, już dostałam. Dobre, nie jeszcze takie ostre. Dosyć pomidorowy sos, nie? Aha. Ej, ale fajny. Takie żujące bardzo. Mhm. Takie jak kluski śląskie, ale bardziej gęste, nie? Mhm. Mega. Ej, lepsze niż takie, jakie jadłam, wiesz? Bardziej mi smakuje. Te mi bardziej smakują niż to, co jadłam. No, pycha. Gdzie uciekacie? No i oszaleję w tym momencie. O. O, a ja brudna. Ej, pycha. Dobra. To jest ten grubszy taki. Ej. Wytrzymaj się papierem toaletowym. Też? Jest papier do wytarcia, więc skorzystam. Fancy. No jesteś, Ania. Ej, no. Taki, ten sos taki trochę kisielowaty, bym powiedziała. Aha. I bardziej taki pomidorowy niż chili, nie? Ale pycha. To nie było mądre. O nie, to jest papier teraz. Wow. Ej, no powiem ci, że zmieniłam zdanie o topoki, bo jak ostatnio spróbowałam, to było za ostre i teraz zaczęłam unikać, bo wiedziałam, że po prostu nie dam rady zjeść, nie? Ale te pyszne. Ja lubię topoki w różnych takich miejscach właśnie, gdzie są te ostre, ale to jest takie street foodowe, że one są takie, niektóre są bardzo ostre street foodowe, ale są bardziej takie homemade, mam wrażenie. Bo te w resto to są takie wypasione, wszystko tam tak, jest tak, i możesz sobie wybrać ostrość. A te na tych, to czasami jest do domowej roboty czas kolejowe. Pycha. Zobacz, Ania, czy jest... A nie, są chyba tylko wiatraki. A nie, jest też klimat. Jest klimat. O, no. O, przyjemnie. Można zobaczyć, no? Wow. Ha? O! Ej, zobaczcie, są też żywe ośmiornice tu. Za $16. Tam na street markecie będą taniej. Ale nie, ja chyba nie chcę. Ja też, bo bym ich nie zjadła. Nie no, bym nie obrzydzała. Jest kimchi, jest cebula w zalewie. Tak, o, ta jest bardziej marynowana. Widać po tym. Kimchi zjem, ale cebulę. Dobra, Ania, to jest cebuli. To jest cebuli. Zobaczymy, czy lepsze niż w innym miejscu. Lepsza, ale słona. Nie smakuje jak cebula. Oj. Dobra, moi drodzy, robię testy. Najpierw ja, potem Ania. Testuj. Mamy, jak się nazywa? Kimbab, ale taki mini. Mini kimbab. I to jest, Ania mówi, że to prawdopodobnie może być co? Kocimiętka? Kocimiętka, tak. Czyli tak to się tłumaczy na angielski tak samo, więc tak samo się tłumaczy kocimiętkę i to.
No są krajki chyba żywe. Ale mega świeża, mega dobra. W środku jest ta rzodkiew marynowana, w sensie taki kimchi jakby z rzodkiewki. I ten kernik. O, marchewkę wyciągasz? Poczekaj, co nie ma marchewki? Ma marchewkę. Problemy alergii. Czekaj, wygląda jakby było. Naraz. A to jest takie małe, nie? Jak oceniasz to jakościowo? No pewnie jakoś tego sporo. Bardzo dobre. Trochę suchy. Suchy? Ale dobre. Placek ziemniaczany. Koreański placek ziemniaczany. O nie, coś czuję, że on jest cebulą. Oj, tak jest cebulą. O, czyli nie cebulą, to chodzi o to, że to jest z tym. Że to jest z tym. Jak to się nazywa? To się nazywa? Tak, to jest mu. Ale po koreańsku nie było napisane. O! Więc dlatego miałam takie, co jest. Polski lepszy. Panie, że polski lepszy. Polski placki ziemniaczane są tutaj. Ale plus jest taki, że chrupie. Ale nie jest najlepszy placek, jak ja mam. No. Ale chrupie fajnie. Widać, że jest świeży. Ale są takie chrupie, czekaj. No. Patrz, jak mega super. Super. Mi ręka wykrzywiło. Czekaj. Nie wiem, co to jest. To jest takie wrażenie, jak to jest prawdziwe. Tak. Ja lubię to za grube, ja lubię to lecieńsze. Ja lubię placki ziemniaczane z cukrem. A ty? I ze śmietaną. No już nie mogę, ale tak. Placki ziemniaczane z cukrem są najlepsze. Tak, zgadzam się. Taka na przykład, wiem, że jakbym więcej zjadła. Thank you, thank you. O, thank you, thank you. Ale te panie są takie miłe. Lubisz, ale za czekiem nie lubię. No, co to jest? A, korzeń jakiś, to jest napisane root. Wygląda jak robal. Tak, ale nie wiem, co to jest. Nie wiem, jakie to korzeń. Ale jakie te krewetki, co się tak żółwie, czy to są żółwie? Nie, to są te... Ale się wystraszyłam. Jak to się nazywa? Te muszelki takie? To jest owoce morza. Ale to jest, ja tego tak nie lubię. Żywe czy nie? Tak, to jest żywe. To jest takie pół. Pół na pół. Co to ma normalnie... To jest roślina czy zwierzę? To jest... Właśnie nie wiem, jak to opisać. To jest takie pół na pół. To jest... To ma w środku jakieś żyły itp. I to się wyjmuje. No. Ale to jest takie połowie. Połowie zwierzę, połowie nie. To się w ogóle nie rusza. No. I to jak się... To jest podobne, podobnie bardzo. Aha, to jest ten taki ogórek jakby morski, nie? To takie flaki po prostu. Ale że co, jest jedna cena i bierzesz ile chcesz? Co ty mówisz? Jedna osoba je tyle, ile może. Naprawdę? I tam sobie możesz pić ile chcesz. Wow! Ja się stresuję nagrywać, jak są ludzie. Ale słyszycie, co Ania mówi, że to jest tak jak w koreańskich dramach. Ja nie oglądam, ale Darni ogląda. I pewnie by to widział. Ania też ogląda, ja muszę zacząć. Ale no nie chcę tej ryby, nie chcę tego fish cake'u. Nie mam ochoty, już jestem najedzona. Ewentualnie jeszcze mam miejsce na deser, bo na deser to jest inny żołądek w ogóle, nie? Na deser jest. Więc, a co to jest? Bingsu to są koreańskie lody. A, okej. No to możemy. Ale i jeszcze muszę magnesy kupić, więc muszę o tym pamiętać. Ale klimacik mega fajny. Idziemy w złą stronę. Aha, okej. To wracamy. Ale się zaśmieje. Kurde. No właśnie o to chodzi, że oni wszędzie podobne rzeczy sprzedają i nawet nie ma jak się skupić na tym. O, tu jakieś fajne deserki. Kurde, to jest pamiątki, więc chyba się zaczyna. Mhm. Co mam tu?
nie wiem, ja mam tyle tych materiałowych toreb. Co chwilę nowe mnie coś kupuję. A, no ja mam też to, też mam strasznie dużo w domu. Ale lubię je używać ogólnie. O, te są fajne, te miski takie, ale no nie, nie, nie biorę, nie biorę. O, to będzie chyba ta, albo ta, albo ta. No. Bo pamiętam, że to, co ja chciałam, to... O, tutaj jest. U, churrosy. Jakie koreańskie przekąski, churrosy. Tutaj raczej można kartą, nie? Tak. Trudno. Oj. Tak, tak. Wow. Ale prawdziwa po drugie. Ej, ale pięknie to wygląda. Tylko wiesz, to by trzeba było... Tak? To trzeba by było mieć takie mieszkanie, żeby to... Ej. Nie, to jest ile? $900 taki żółw? O kurde. Ja babci kupiłam taki większy portfel. Ale ładne. Ej, i fajnie oni to tak pakują od razu prezentowo. Super to wygląda. Myślę, że moi rodzice byliby zachwyceni, nie? Ale no to trzeba mieć takie mieszkanie, żeby takie te kufry postawić. To jest jakieś luksusowe, nie? Musiało być mieszkanie. Jakbyś poszła do mojej babci do domu, to tak wszędzie. To ja dość w każdym stylu. Ja nie wiem, jak ona to robi. Ona nie dość, że umie do Korei wysłać dobre... Aha, to jeszcze umie ten. To jeszcze przywozi. Aha. Wow. No, takie szkatułki też są ładne. Na przykład na biżuterię, nie? Ale to mi leży bardzo. No, tylko wiesz co, jak na przykład masz takie mieszkanie bardziej nowoczesne, współczesne, jak takie coś masz, to wygląda jak jakiś kicz. O, takie do kosmetyków. O! Charger? Może to jest... To jest do ładowania! Do ładowania telefonu, wow! Ta, zobaczcie, jakie są te. Wiecie, z czym to kojarzy? Z Robin Hoodem. Nie, jak są takie targi artystów na jakieś w Polsce. Nawet w Łodzi, nam Księży Płyn albo coś takiego i sprzedają takie oni... domowej roboty. Ale nie, wiesz jak to jeszcze wygląda? Jak oni robią takie przedstawienia rycerskie, czy coś, o tym ty mówisz? To też, ale właśnie są takie artystyczne rzeczy, nie? Ale że co, że jakieś targi artystyczne? Że handmade rzeczy na przykład. O, tak, faktycznie. I że oni nawet na tych stoiskach robią je jeszcze, nie? Że widzisz, że to robią. Faktycznie. No. No nie ubrałabym takich rzeczy. Rzeczy z tej wełny. Ej, ale to ciekawe. Właśnie to taka prawdziwa malarka, nie? Tak, ale mogłaby takie jakieś spodnie ciekawe. No, jaki detal. Ej, ciekawe, czy kiedyś taka moda będzie taka powszechna. Wow, a jakie rzeczy. Ale naprawdę to wygląda jak jakiegoś projektanta. Ktoś tu przyjedzie, się zainspiruje i zrobi taką kolekcję, będziemy nosić. Mm. A teraz się dziwimy, że o, jak można takie coś. Akcja, że ty tak robił zdjęcia, był jakiś projektant z fashion, z New York Fashion Week. Mm. I robił zdjęcia starszym osobom, a potem zrobił z tego kolekcję. Widziałam to. No. Nie, ja widziałam, wiesz co jeszcze widziałam? Nie, ty mówisz chyba o tym samym co ja. Że bezdomny, który się ubierał każdego dnia inaczej. Ostatnio coś takiego widziałam, a to jeszcze coś innego. Właśnie, bo ten projekt to przyjechał do Korei, robił... Dobra, że w Korei, to ja nawet nie wiedziałam, o dobra, bo mówię... Że na przykład taką modę jak widzisz tutaj starsze osoby. I on robił im zdjęcia i robił to samo w formie pokazu mody na New York Fashion Week. Nice. No to fajny pomysł, w sumie. Tak, bo będzie tego w tym czeście. Ej, idą wody, wow. Będzie, jest jeszcze taki naleśnik, gdzieś jest no zakupowa. Tak, tak. Naleśniki takiem. 3분 기다리세요. 3 minuty. O, wow. To jest w środku ten termocisy czerwonym. Wow. Ale super. No. Shukrim, to i zauważyłam, że o, można sobie usiądziemy z Anią, żeby było tak jak lokalsi. Czekolada, ale się strasznie rozwaliła w pakowaniu, bo się masz monetę. Żyje. Tak wygląda 500 won. Tak? Tak, to jest niewielka. To jest to, co wrzucamy do maszyn. Tak. Ej, usiadłyśmy tutaj i siedzimy ile? 3 minuty. Jest tłum. Nie było ani jednej osoby, a teraz jest kolejka. Oni nam powinni za reklamę płacić. Ej, serio, bo to wygląda jakbyśmy tutaj były naganiaczkami. No. Pełno ludzi. Jeszcze obok mnie stoją. No. W kolejce już. Dobra, nie będę pokazywać. Co się dzieje z tobą? Nie będę pokazywać.
te powykrzywiane mamy twarze w tym rybim oku. No. Ja wyglądam bardziej na turystkę niż ty. Ja też. Ja z taką wielką torbą. Dawaj, testę. Mogę tak łapą złapać? Łapą możesz, normalnie. Słuchaj, to najczęściej nie jest. Wow, jak się ciągnie to mochi. Dobre? Mhm. O, słodkie. Mm. Ej, dobre. Dobre? A nie, nie jest za gorące? Jest okej. Czekaj. Zgubiłam rękę. Nagręcie. Dobra. O Jezu, ale gorące. Mmm. Wow. Mega. Ej, ale fajny pomysł, że z mochi. Ej, wygląda to top. A mi się ręka trzęsie, sorry. Wow. Ej, najlepszy zakup, Ania. To jest lepsze niż wszystko, co zjedliśmy. A pachnie strasznie jak waniliowo. Widzisz? Nie możesz jeść sera, to teraz masz alternatywę. No, bo wrażenie jakby się ser jadło. O, i jeszcze tutaj czerwona fasola. Właśnie chciałam wam pokazać, patrz. Bo oni normalnie rozpuścili to mączek. Top. I o te ogórki nawet. Ej, zobaczcie, jaka to jest wielka cebula, nie? Pokażę wam z moją dłonią. Ja takiej wielkiej cebuli to chyba nigdy nie widziałam.